o to, żebyś powiedział, jak wyglądały kulisy odwołania. Trochę długo czekaliśmy na tę decyzję, ale nie jedziemy niestety. Tak, nie jedziemy z powodów oczywistych, oczywiście zlepek słów, ale dla nas była to oczywista oczywistość, niemalże od samego południa, ponieważ zarówno prognozy pogody, jak i to, co się wydarzyło przed niedzielą, czyli sobotnie opady deszczu, cała niedziela praktycznie oprócz jakiejś tam małej chwili, w której deszcz nie padał, w zasadzie tor nie dodawał się do jazdy i naprawdę musiałaby nastąpić gigantyczna zmiana jakby w pogodzie, to znaczy wyjść słońce, troszeczkę wiatru, temperatura powinna wzrosnąć i wtedy moglibyśmy faktycznie powalczyć. To nie jest tak, że byliśmy nastawieni na nie, żeby ten tor przygotować, tylko po prostu nie było warunków. Podejmowanie pracy w sytuacji, kiedy nie ma szans na przygotowanie tych zawodów, jest oczywiście bez sensu, bo to generuje dodatkowe koszty. Nam też zależało na tym, żeby ta decyzja była maksymalnie w terminie do otwarcia bram dla kibiców, tak? Żeby tutaj niepotrzebnie kibice nie zasiadali na trybunach, tylko tą decyzję mieli jak najszybciej, ale dzięki tutaj też troszeczkę takiej presji na jury i tak dalej, argumentacji dotyczącej kosztów i organizacji i stanu toru, bo znamy go lepiej niż jurorzy, no udało się tę decyzję podjąć przed godziną 16 i dlatego może nie radość, natomiast ale faktycznie całe szczęście, że przynajmniej nie brnęliśmy jakby dalej w tą niepotrzebną tutaj zabawę, bo to była jedyna słuszna decyzja na ten moment. Coś wiadomo o nowym terminie, na kiedy te zabawy mogą... Mamy jakieś tam prognozy oczywiście, natomiast w tej chwili jest to omawiane na posiedzeniu jury, ja za chwilkę się tam udaję, także myślę, że jeszcze dzisiaj będzie coś wiadomo na ten temat. Ale to chyba w październiku prędzej. Na pewno nie będzie to termin rezerwowy, czyli termin jutrzejszy, chociażby też ze względu na prognozy pogody, ani wtorek, ponieważ tam idzie Szwecja, nie da się już tego kolejny raz przekładać, w związku z tym raczej należy się spodziewać, że będzie to późniejszy termin.